Ano, wytłumacz im, że nie jestem Korache, to tylko przebranie. Przebranie? To nieporozumienie. Zdejmij to kostę. Pan go zna. To nie Korache. Horacio, powiedz, że to nie Korache. Powiedz, Horacio. Ojcze, nikt nie zapraszał cię na pogrzeb. Stój! Horacio, powiedz mu, że to nie Korache. Mnie się wydaje, że tak. Zabierz ich stąd. Zabierz. Kosta, spokój. Wyjdźcie. Ojcze, proszę. Kosta, zastanówmy się. Co robicie? Co robicie? To nie jest właściwe miejsce. Proszę odłożyć ten sztylet. Nie. Nie, to nie jest Korache. Uciekaj. Ojcze, rzuć sztylet. Nikomu nie puszczę tego płazem. Zapłacisz mi za to. Ostatni raz dałeś uciec Korache. Dario nie jest Korache i pan o tym wie. Dlaczego nie powiesz, kto nim jest? Bo mnie pan zabije. Spokojnie. Prędzej czy później zaprowadzisz nas do niego. Chodźmy. Ci faceci są wstrzyknięci. Na co czekasz? Nie poganiaj mnie. Denerwujesz mnie. Zrób to, inaczej ja to zrobię. Przyniosłaś szklanki? Tak. Co mam zrobić? Złóż serwetki. Spróbujesz likieru ciotki Nuri? Jeśli ty się napijesz. Zaraz będziemy jedni. Pyszny. Ładnie? Bardzo. Dobrze się czujesz? Kręci mi się w głowie. Już? Nigdy się nie obudź. Nigdy. Nie kłam. Znam cię. Naprawdę nie żyje? Umarła. Więc palnij jej w łeb. Chcę być pewna. Chava! Chava! Sostar
Co z tobą? Biegnę za tobą od samego placu. Gdzie Nena? Wszędzie jej szukałam. Uspokój się, była ze mną. Gdzie jest teraz? Bo co? Ponce myśli, że Nora chce ją zabić. Gdzie Nena? Gdzie? Gdzie? U Ponce. Prędko. Już dobrze. Wybacz, nie chciałam cię skrzywdzić. Dobrze. Ale nigdy więcej nie kłam. Nigdy. Kocham cię. Wybacz. Tak, tak, ale nie kłam. Nikogo tak nie kochałem. Kochałem tylko raz. I to nieszczęśliwie. Dla ciebie, Necia, mógłbym zabić. Zabić? Jak to? Zależy kogo. Skąd się biorą tacy jak ty? Z Paryża. Zastrzel ją. Przecież nie żyje. Nie wierzę. Chcę to widzieć. Strzelaj. Ona śpi. Obudź się. Obudź się. Obudziła się. Żyje. Obudziła się, Lautaro. Lautaro, chodźmy stąd. Zabierz mnie stąd. Nie dotykaj mnie. Chodźmy. Zostaw mnie. Kłamco. Powiedziałeś, że ją otrułeś. Kochasz ją, śmieciu. Ten przeklęty księżulo zawsze wchodzi nam w drogę. Musimy się go pozbyć. I ty masz czelność tytułować się starostą? Nie dajesz sobie rady z księdzem i dwiema dziewczynami, z których jedna jest twoją narzeczoną. W ten sposób nie schwytasz korachy. Pokażę wam, jak się to robi. Ja. Hola. Z radiem w Pozo de las Almas. Hola, Walter. Walterze, mówi senator Augusto Arojo. Augusto, sí. Bien, viejo, bien. Bardzo dobrze. Chcę, żebyś nadał ogłoszenie. Władze La Cruz wypłacą milion peso nagrody temu, kto pomoże ująć korachę. A quien entregue las autoridades a coraje. No, no, nada más. Nic więcej. Gracias, Dziękuję. Teraz nawet rodzona matka go zdradzi. To będzie piekło. Jedni będą donosić na drugich. Czy twój syn zawsze mówi głupstwa? W ten sposób pozbawimy korachę tego, co najcenniejsze. Wsparcia ze strony ludności. Będzie sam, jak nigdy dotąd. Wszyscy będą chcieli go wydać. Chcę zobaczyć Daria. On nie może być korachę. Dlaczego nie? Bo tak twierdzi ksiądz? Nikomu nie ufam. Na własne oczy przekonam się, czy jest pielgrzymem. Obejrzę jego plecy. Musimy go ratować. Nie wiemy, gdzie jest.
Trzeba go odnaleźć. Dario nie może zginąć przez Korachę. Widziałeś sztylet tego szaleńca? Tą samą zabito Rolliego. Dzieje się coś dziwnego i groźnego. Jest coś, czego nie wiemy. Musimy uważać. Coś się dzieje. Słuchaj. Wiesz co? Zadzwoń do Amandy. Amanda załatwia dotację Buenos Aires. Sam sobie poradzę. Co robisz? Odszukam Daria. Inaczej go zabiją. Znowu ci odbiło. Teraz Korachę nie może się pokazać. Uratuje Daria. Ten Augusto jest gorszy od Kosty. Nie pozwolę, żeby cię zaciukał. Znajdź inny sposób. Strój zostanie tutaj. Nie dam ci go. Musiałbyś mnie... zabić. Mówię serio. Gdzie jest? Nie wiem, uciekł. Dobrze mu tak, idiota. To nie jego wina, wydałaś go. Ona myślała, że to Korachę. Co miała zrobić? Nie wydawać go. Zasługuje na sprawiedliwy proces. Daruj sobie kazania, bronisz Korachę, bo ci się podoba. Milcz. Dość. Dario jest w niebezpieczeństwie. Jak taki dobry chłopak mógłby być Korachę? Nie wiem. Costa całkiem oszalał. Twój narzeczony też. Jeśli tknie ojca Juana, nie dożyje do ślubu. Więc teraz wolno bronić Korachę, a ojca Juana nie. Chodźmy. No chodźmy. Porozmawiaj z Orasiem. Niech nie krzywdzą Daria. On nie jest Korachę. Wiem, ale to nie takie proste. Nie tylko on chce zabić Korachę. Costa i senator też. Senator? Co się stało? Ponsignora chcieli cię zabić. Jak możesz jej mówić takie rzeczy? Masz, poczujesz się lepiej. Niemożliwe. Widzieliśmy. Ponce jest moim ojcem. Nie zabiłby mnie. Muszę z nim porozmawiać. Muszę porozmawiać. Nie, nigdzie nie pójdziesz. Zostaniesz ze mną. Zostanie tutaj, a ty idź do domu. Nie pójdę. Chcesz zastąpić niemą? Nie ma mowy. Zapytaj jej, czego chce. A, niech ją licho. No dobrze, zostajesz. Ale ty złożysz doniesienie na Ponce i Norę. Nie mogę. Ty nie, ale ja tak. Dosyć tego. Nie. Nora jest szalona. Nie pozwolę, żeby cię zabili. Kocham cię. Co robisz? Zabij ją. Spełnij obietnicę. Milcz. Nie żartuję, inaczej wyślę głowę Rodolfa na policję. Trafisz za kratki. Przypominam, że to ty. To ty zabiłaś Rodolfa. Uważaj, bo zamknę cię w domu wariatów. A ty poćwiartowałeś go jak wieprza. Oszalałaś. Uważaj, zamknę cię w domu wariatów. Tato ma tego dość. Udawaj dalej, idiotkę. Dobrze ci idzie. Mamy kłopoty. Twój kochany Lautaro złoży doniesienie. Idź do swojego pokoju i nie wychodź. Lautaro złoży doniesienie. Muszę coś wymyślić. Przez ciebie omal...
Nie zabiłem córki przez ciebie. To kurwa, ja jestem twoją córką. Milcz, mogłem pozwolić, żeby usmażyli ci ten chory mózg. Co robiłaś z księdzem? A ty co robiłeś z ojcem i tym facetem? Też chcesz rządzić przy użyciu przemocy? Co robiłaś z księdzem? Próbowałam pomóc Dario. Jak mogłeś myśleć, że to Korache? Zapytaj ją. To ona doniosła na niego. Może to jednak prawda. Mówię to, co widziałam. Nie kryj go. Powiedz, gdzie jest. Gratuluję, starosto. Przyszedł się pan dogadać? Wydacie go? Proszę. Pokażcie, na co was stać. Nie ma go tu. Proszę tak do nas nie mówić. Mówię, jak na to zasługujecie. Jesteście obłudne. Żądacie głowy Korache i nieważne, czy to będzie jego głowa, czy kogoś innego. Mojej pan nie chce? Proszę ją sobie wziąć. Dobrze. Od dawna na to czekałem. Odwagi! Dziś z waszej winy umrze niewinny człowiek. Milcz. Uprzedzam cię. Jeśli tkniesz Daria, jak mi Bóg miły, zabiję cię. Słyszałeś? Słyszałeś? Zabiję cię. Groził mi śmiercią, słyszałeś cię. Proboszcz La Cruz groził mi śmiercią i miał rację. Popierasz go? Nie do wiary. Zgadzacie się z nim. Trzeba go wyrzucić z La Cruz i zrobię to. Gratuluję narzeczonego. Jeśli tknie ojca Juana, zabiję go. Zamknij się. Mogli zabić Daria. Ciebie nic to nie obchodzi. Obchodzi mnie ojciec Juan. Dla niego zrobię wszystko. Nie jestem taka jak ty. Kiedy kocham, to naprawdę. Dokąd idziesz? Wyprowadzam się. Kupiłeś mieszkanie? Pozwól, że zgadnę. O, wiem, zamieszkasz z Ponce i jego szalonymi córkami. Zamieszkam pod Sową z Neną. Potrzebuje mnie. Oszalałeś? Nigdzie nie pójdziesz, a tym bardziej do burdelu. Zostaniesz tu. Oddaj walizkę. Niczego stąd nie wyniesiesz. Jeśli zamieszkasz pod Sobą, przyjdę i kopniakami. Kopniakami sprowadzę cię do domu. Będę czekał. Mieszkańcy La Cruz przeżyli szok. Okazuje się, że słynnym bandytą Korache jest młody recepcjonista hotelu Ambasador Dario Castro, który do tej pory nie budził niczyich podejrzeń, gdyż uchodził za wzór łagodności i grzeczności. Władze wyznaczyły nagrodę w wysokości miliona peso dla tego, kto pomoże w jego ujęciu. Prosimy wszystkich, którzy wiedzą coś o losie zaginionego Rodolfa Portale, by skontaktowali się z policją. Ponce.
Mamy za dużo pracy. Musimy szukać Korache, Rodolfa, a teraz to doniesienie. Proszę się nie przejmować. Oto zaświadczenie, które wszystko tłumaczy. Doszło do nieporozumienia. Nora, przywitaj się z komisarzem. O co chodzi? Byłam niegrzeczna? Wsadzą mnie do więzienia? Nie, nie, aż nie. Idź już. Widzi pan? Proszę się nie martwić. Wstrzymam dochodzenie. Wiele panu zawdzięczam. Porozmawiam z Lautarem. Załatwię to z nim. Nie znajdzie go pan w domu. Przeprowadził się pod Sobę. Odprowadzę pana. A ty bądź grzeczna. Bezczelna dziwko. Nie zabierzesz mi to. Nie zabierzesz. Zawsze byłeś wstrętny, Rodolfo. Ale ponieważ byłeś dla mnie miły, zaniosę cię tam, dokąd tak bardzo lubiłeś chodzić. Wiesz, gdzie jest Dario? Zapadł się pod ziemię. Costa też nic nie wie. Ukryj to przed Tetę. Co to? Krache nie może się wygłupiać. Do tej pory my mieliśmy szczęście, ale musimy uważać, bo nas powieszą na rynku. Masz rację. Dobrze się czujesz? Co się stało? Nic. Wszystko w porządku. Masz kłopoty z Miglancem? Nie, przeciwnie. Pogodziliśmy się. Wiem już, z kim chciałabym rozpocząć nowe życie. Mam prośbę. Pogódź się z nim. Wybacz, że przeszkadzam, ale martwię się o Daria. Nigdzie go nie ma. Słuchałem radia. Zapytaj narzeczonego. Pewnie go znalazł i zakopał 3 metry pod ziemią. Nie mów tak. Nie zdajesz sobie sprawy, że wychodzisz za zabójcę? Będziesz spała z facetem, który zrobi wszystko, żeby utrzymać się przy władzy. Będziesz jego wspólniczką. Czy masz tego w świadomość? Nie traktuj mnie tak. A jak? Zdradziłaś mnie. To ty zdradziłeś siebie, swoje przekonania, kościół, a ja zrobiłam to, co powinnam. Więc musisz ponieść tego konsekwencje. Wyjdź. Co mam zrobić? Porozmawiać z Costą? Nie posłucha mnie. Znajdzie Daria i zabije. Musimy coś zrobić. Co? Jestem księdzem. Nic nie mogę zrobić. Nie jestem twoim przyjacielem, Korache. Też jesteś jego przyjacielem. Możesz z nim porozmawiać. Ty też. Już nie. Odejdź. Nie musiało tak być. Nie musiało. Mogliśmy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, ale nie chciałaś. Zdradziłaś mnie. Wiesz co? Wiesz co, Klaro? Przeklinam dzień, w którym cię poznałem. Gaz, sprzęgło i trzeba patrzeć na wprost. Gaz, sprzęgło, patrzeć na wprost. Powtórz. Stresujesz mnie. Mówię, co masz robić.
Zatrzymaj się. Przecież nie muszę cię uczyć. Cieszmy się pięknym pejzażem. Moglibyśmy... Nie mogę. Teraz jestem damą i boli mnie głowa. Jestem twoim mężem i mam ochotę na... Potrzebuję więcej czasu. Dam ci tyle, ile będziesz chciała. Jesteśmy bogaci, dlatego że się kochamy. Patrz, korache. Wszędzie szukałem. Byłem nawet w młynie, nikt go nie widział. Może uciekł z miasteczka. Oby. Biedny Dario. Wybrał zły moment, żeby bawić się w korachę. Daruj sobie przeprosiny. Jestem zajęty. Wyjdź, bo rozmawiam z Zakrystianem. Musimy porozmawiać. Teraz nie mogę. Lubisz bawić się ludźmi. Zadrwiłaś z Daria. Nie zamierzałaś go poślubić. Nie wiedziałam, że jest korachę. Nie jest, nie jest, zrozum to. A teraz jest w niebezpieczeństwie. Postąpiłaś źle. Lubisz niszczyć ludzi, Anno. To nieprawda, owszem. Bóg dał ci drugą szansę, żebyś pomagała ludziom, a ty ich niszczysz. Nie mów tak, odejdź. Wynoś się do cholery. Robisz porządki? Mam dość kłamstw. Chcę tych pieniędzy. Niczego ci nie brakuje, o co ci chodzi? Nie chcę żyć na garnuszku twojej matki. Chcę, żeby ludzie mówili, oto milionerka Irma Huaregi. Nigdy niczego nie miałam. To znak od Boga. Wykorzystam go. Pipo. To znak od Boga. Nie chcę być Judaszem. Korachę jest przyjacielem rodziny. Zresztą nie muszę ci się tłumaczyć. Pani wychodzi? Na chwilę. I nie mów o tym mężowi, bo stracisz pracę, jasne? Gdzie jest? Nie ma. Izabel? Wyszła. Ale nie mów, że ci powiedziałam, bo mnie zabije. Co tu robisz? Przyszłam odwiedzić siostrzyczkę. Odwiedzić? Czy zabić? Przecież ją kocham. Nie zrobiłabym jej krzywdy. To mój tato jej nie kocha. Nie wiem, ile ci zostało klepek, ale jeśli zrobisz krzywdę nenie, zabiję cię. Nie lubisz mnie. Jesteś zła i brzydka. W dodatku jestem dziwką. Nie wierzę ci. Wynoś się. Nie dotykaj mnie brudnymi łapami. To nie miejsce dla takiej kwoki. Oh.
Tak. Zanotowałam datę. Proszę się nie martwić. Dzień dobry. Czekoladki. Kupiłem je w ciastkarni. Co się stało? Mylicie się co do Daria. To nie Korache. Od lat pracuje u nas. Znam go od dziecka. To absurd. Wolałbym o tym nie rozmawiać. Senatorze, proszę nie robić mu krzywdy. Na pewno mógłby się jakoś wytłumaczyć. Wątpię. Hola, sí. Sí, ¿cómo estás? Tak jest. Sí, está. Chwileczkę. Destaca, espero minuto. Senador, por favor. Senatorze. Sí. Para usted. Manuel Costa. Manuel Costa. Gracias. Hola. Lo de la recompensa. Pomysł z nagrodą był dobry. Mamy już informacje. Pero tenemos. Ale mamy Korache, czy nie? Mamy. Gdzie jest? Jak dotrzeć do tej chaty Funesa? To nie takie proste. Pojadę z panem. Dobrze. Zaraz będę. Senatorze, znaleźli Daria? Proszę mi odpowiedzieć. Czas nagli. Wybacz mi, Hilda, odprowadzi cię do wyjścia. Najpierw chcę dostać milion. Dostaniesz. Ale najpierw sprawdzimy, czy mówisz prawdę. To najczystsza prawda. Więc nie martw się. Zadzwonimy i przyjdziesz po nagrodę. Nie próbuj mnie oszukać. Teraz jestem panią Huaregi i nie pozwolę drwić z siebie. Amando, z kim ty się zadajesz? Pipo, mów wreszcie, o co chodzi. Gdzie ksiądz? Tutaj. Teraz jesteśmy bardzo zajęci. Możesz przyjść później? Chodzi o niemo. Z dzieckiem wszystko w porządku? Tak, ale z nią nie. Pokłóciliśmy się. Nie wiem, gdzie jest. Zdarza się, wróci. Jak zbity pies. Nie o to chodzi. Rozpoczęła nowe życie. Teraz ma dom, jedzenie. Żyje jak milionerka. Ale chce wydać Korache, żeby dostać milion peso. Oszalała na punkcie pieniędzy. Wiecie, gdzie jest Dario? Widzieliśmy go. Gdzie? W chacie Funesa. Korache jest dobrym człowiekiem. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie ma oszalała na punkcie pieniędzy. Zrobiła się strasznie chciwa. Zajmiemy się tym. Bóg ją ukaże? Nie, bo wie, że ma dobre serce. Powiadomcie Korache. Powiadom jego osobiście. Dobrze, że nam powiedziałeś. Idź już. Gdzie stoję? Sam ich nie znajdziesz. Nie pora na żarty, zabiją Daria. Wolisz, żeby zabili ciebie? Daj stroje. Korache nie żyje. Nie ty o tym decydujesz. Owszem, ja, bo ty podejmujesz błędne decyzje. Daj stroje, nie dam. Dziękuję, Santo. I mam poczucie winy. Zaczekaj! Nie ruszaj się.
Stój, bo cię zabiję. Nie jestem Korache. Przebrałem się za niego. Horacio, jesteś starostą i znasz mnie. Chciałem tylko porozmawiać z Ano. Gadaniem niczego nie wskurasz. Dosyć tego. Puśćcie tego człowieka. To nie Korache. Ojcze, nie ruszaj się, bo cię zabiję. Proszę go nie ruszać, bo pożałuje pan. Znasz mnie, ojcze, niczego nie żałuję. Sukinsyn. Przyznaję, że masz jaja. Szkoda, że ich nie używasz. Jeśli go zabijecie, będziecie musieli zabić nas obu. Poradzimy sobie. Zabierz go. Nie jestem Korache. Horacio, zajmij się nimi. Co mam zrobić? Improwizuj, starosto. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest Dario. Myślisz, że to on jest Korache? Nie wiem. Martwię się o Rodolfa. Będą nas o niego wypytywać. Ten szczur musiał się ukryć w Pozo de las Armas. Coś mi tu nie gra. Widziałem, jak mocował się z Norą. Potem ona chciała cię zabić. Odczep się od niej. Jest chora, nie wie, co robi. Nie jestem tego taki pewien. Ale ja tak. Nora się zmieniła. Wiesz, jaki masz problem? Jaki? Jesteś za dobra. Co się stało? Horacio, nie pozwól, żeby zabito niewinnego człowieka. Korache nie jest niewinny. Dario nie jest Korache. Broniąc go, stajesz się jego wspólnikiem. Odejdź, nie wtrącaj się. Proszę sprawdzić, czy to nasz człowiek. Mówiłem, że poszukiwanie się nie skończyło. Nie wolno drwić ze mnie. Nie jestem Korache. Co pan robi? Nie warto. Umrzesz. Oszalał pan?
cię.